Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Zespół z Torunia jest jednym z faworytów do awansu do Ekstraklasy. W tym sezonie koszykarze z Grodu Kopernika wygrali wszystkie 6 spotkań. Mają zbilansowany zespół, na każdej pozycji mają zmiennika. Bez problemu może trener rotować. Mam troszeczkę inne cele, ale na pewno tanio skóry nie sprzedamy. Zwłaszcza, że będziemy grali na własnym parkiecie. Zapewne będzie pełna hala, kibice będą chcieli przyjść, będziemy chcieli się pokazać i mam nadzieję, że napsujemy krwi, a jeżeli będzie okazja i poczujemy to, to będziemy walczyć na pewno o zwycięstwo. Wrocławianie wygrali do tej pory wszystkie 3 mecze przed własną publicznością. Czołowy zawodnik WKK liczy, że w sobotę nie będzie odstępstwa od tej reguły. Osobiście dla mnie wygrana z Tidem nie będzie niespodzianką, ponieważ tak jak mówię, jesteśmy mocnym zespołem, młodym, energicznym, na pewno bardziej energicznym niż Toruń i gramy u siebie. To jest nasz główny atut. Największym problemem WKK w tym sezonie są duże wahania formy czołowych koszykarzy. Niektórzy zawodnicy ustabilizowali sobie już formę, niektórzy grają zdecydowanie lepiej w niektórych meczach, trochę słabiej. No taka typowa mieszanka. Mam nadzieję, że mobilizacja i zaangażowanie i przygotowanie, zwłaszcza psychiczne, bo z motorycznością i fizycznością nie będzie problemu. Do takich zawodów nie będzie trzeba bardziej mobilizować zawodników i wykorzystają swoje atuty. Będą chcieli się jak najlepiej pokazać. Mam nadzieję, że ta forma będzie przez nich wykorzystana w 100%. By pokonać lidera z Torunia w parze z determinacją, musi iść dobra gra w obronie oraz skuteczność w ataku, dodaje Łukasz Diduszko. Zawsze podstawą zwycięstwa jest obrona. To jest w każdym meczu tak jest. Natomiast też dużo będzie zależało od naszej skuteczności z gry, która ostatnio akurat na wyjeździe z Kutna nas zawiodła. Natomiast też będzie na pewno walka pod koszami, ponieważ Torunia ma dobrych zawodników podkoszowych i trzeba po prostu będzie zbierać każdą piłkę. Mecz koszykarzy WKK Wrocław z Sidenem Toruń w sobotę 9 listopada w hali AWF przy ulicy Paderewskiego. Początek o godzinie 17. Nowe Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl